Narada Kierowników Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, która odbyła się 6 kwietnia w Lubaniu, była świetną okazją do zasadzenia drzewek w powstającym pierwszym sadzie jabłoniowym w województwie pomorskim prowadzonym przy konstrukcji przeciwgradowej. Wszyscy obecni mogli też z bliska przyjrzeć się postępom prac w budynku, który już latem stanie się siedzibą PODR. Ten sad tradycyjny będzie stanowił strefę buforową między sadem intensywnym a pasieką. Dalej, szkolenia dotyczące technik cięcia. Jest ogromne za to zapotrzebowanie. Sam wiem, odbieram dużo telefonów. Warto to pokazywać. I szkolenie działkowców. Tam będziemy prowadzili szkolenia dotyczące technik rozmnażania. Po prostu szczepienie. Jest filmik na naszej stronie, można to obejrzeć. Dalej, cele założenia sadu nowoczesnego. To jest przede wszystkim zaprezentowanie najnowszych trendów. Najnowsze trendy, proszę Państwa, przychodzą z zachodniej Europy, z południowej Europy. To są konstrukcje, które coraz bardziej uniezależniają od warunków klimatycznych. Tu szczególnie chodzi o osłony, kurtyny przeciwgradowe. Ale chcę Państwu powiedzieć, że to nie tylko chodzi o grad, który występuje raz na kilka lat. To chodzi o to, że grupy producenckie są zobowiązane do oddawania określonej liczby jabłek i w razie wystąpienia takiego katastrofalnego gradobicia, no niestety będą musiały zwrócić do Unii Europejskiej pieniądze. W Lubaniu powstaną dwa demonstracyjne, doświadczalne sady, tradycyjny i nowoczesny. Dzięki nim uratować będzie można ginące stare gatunki jabłoni oraz przywrócić wiele odmian. To także szansa dla wszystkich sadowników, a także działkowców. W tradycyjnym sadzie planowane są szkolenia dotyczące technik cięcia i formowania koron, umożliwiające wieloletnie utrzymanie drzew w niewielkich rozmiarach oraz technik rozmnażania drzew owocowych odmian, które jeszcze rosną w naszych ogrodach, ale grozi im wyginięcie. Z kolei w nowoczesnym sadzie PODR będzie prezentował najnowsze trendy w konstrukcjach sadowniczych. W sadzie podpatrzeć będzie można innowacyjne rozwiązania służące ograniczeniu zużycia pestycydów oraz konstrukcję przeciwgradową. Tutaj również planowane są szkolenia dotyczące integrowanej ochrony sadu, metod cięcia i formowania drzew.
Dzisiejszą inicjatywą, sadzeniem sadu, czy w ogóle całą inwestycją związaną z posadzeniem tego sadu, wychodzimy naprzeciw tym rolnikom, sadownikom, którzy do tej pory nie korzystali z usług Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, bądź korzystali w małym zakresie. Ta inicjatywa, ta inwestycja spowoduje, że będziemy mieli też ofertę dla tej grupy rolników. Również będziemy zapraszać tutaj, w związku z tym, że są uprawy tradycyjne, stare odmiany, również tak hobbystów, którzy mają drzewka owocowe w swoich przydomowych małych sadach. Tutaj również dla nich będziemy mieli ofertę szkoleniową, ofertę merytoryczną. Jesteśmy na terenie sadu, który w niedalekiej przyszłości, w ciągu miesiąca, będzie wyposażony w konstrukcję przeciwgradową i tutaj są posadzone cztery odmiany, jedne z najnowocześniejszych i najbardziej popularnych w Polsce, mianowicie Gala, Renault 2, Champion Renault 2, Jona Prince i Eliza. Te drzewka są bardzo ładnie rozkrzewione, spodziewamy się już w tym roku pierwszych owoców na niektórych odmianach, a w przyszłym roku już powinniśmy zebrać taki przyzwoity plon. Sad składa się z dwóch części, jednej ultranowoczesnej, to właśnie ta część, którą tutaj mieliśmy okazję dzisiaj zasadzić, i ta część będzie charakteryzowała się tym, że będzie ona ze specjalnymi osłonami przeciwgradowymi i to będzie pierwsza tego typu konstrukcja w naszym województwie. Ta konstrukcja będzie już za dwa tygodnie mniej więcej tutaj zainstalowana, a więc cieszymy się z tego, że rzecz nowa, w którą tak naprawdę od jakiegoś czasu zaczyna się angażować Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, będzie cieszyć nas, ale nie tylko. Masę rolników, sadowników będzie korzystało z fachowego doradztwa tutaj w naszym Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, który już za moment przenosi się do Lubania. Myślę, że druga część sadu, która będzie zasadzona już niebawem, a znajdą się tam cztery odmiany dawne, starego typu, będzie równie interesująca jak ta nowoczesna część, która będzie nastawiona na wysoką efektywność.